Jesteśmy szkołą, która ma to szczęście być pod patronatem Uniwersytetu Medycznego już od wielu lat. Uczestniczymy w większości ciekawych inicjatyw, które proponuje nam uczelnia i od zeszłego roku także w projekcie Kumpel. W tym roku naszą szkołę prezentuje Adrian, nasza duma. W naszej szkole staramy się stworzyć możliwości realizacji własnych planów, marzeń, pomóc wejść w odpowiednim momencie na ścieżkę rozwoju osobistego i rozwoju kariery zawodowej. To także okazja, aby innych uczniów włączyć w działania promujące zdrowie. Tematem projektu Drużyny Żółtej jest od genu do białka w raku piersi, gdzie Kinga i Adrian na przykładzie skrawków tkankowych, które przyleciały do naszego zakładu z Francji, mieli okazję zapoznać się z technikami biologii molekularnej. Pracowali na DNA, na RNA oraz na białku, ale przede wszystkim mieli możliwość zobaczenia, jak pracuje się w laboratorium naukowym i jak wygląda analiza uzyskanych tymi technikami wyników. Od zawsze chciałam zostać lekarzem. Nie wiedziałam, czy jest to praca dla mnie, czy uda mi się na studiach. Gdy moja pani od biologii powiedziała mi o projekcie Kumpel, stwierdziłam, że jest to szansa dla mnie, że dzięki temu będę mogła poznać, jak wygląda prawdziwa praca medyka, jak wygląda praca w laboratorium i przeprowadzić różnego rodzaju badania i stwierdziłam, że jest to szansa dla mnie. Od pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy do laboratorium, zaczęliśmy pracować samodzielnie pod opieką naszych pań. Nasza praca rozwinęła się do tego stopnia, że planujemy wyjazd do Instytutu Curie w Paryżu, aby zdobywać nowe doświadczenia, które pomogą kontynuować nam projekt na studiach. Projekt Kumpel to poznanie młodych, ciekawych ludzi i takimi osobami są Kinga i Adrian. Razem robimy badania naukowe. Są to fantastyczni młodzi ludzie, pełni entuzjazmu, gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Przed nami, mam nadzieję, dalsza współpraca i bardzo się cieszę, że za rok czy dwa spotkamy się już z nimi jako studentami, gdzie będą dalej rozwijali swoją pasję i zainteresowanie.